Kochanie, relacje i związki, to jest coś, gdzie ty włożyłaś skupienie, cierpliwość, pracę, i to jest coś, gdzie będziesz widzieć sukces, owoc swojego zaangażowania i swojej pracy. I przede wszystkim zauważysz owoce swojej manifestacji, tego, że umiesz przyciągać rzeczy, że sobie tworzysz te rzeczy, że masz kontrolę nad swoim życiem. Co jeszcze przyciągasz do siebie aktualnie? Sukces, zabawę. Radość i przyciągasz osobnika, który jest tobą bardzo mocno zainteresowany i otwarcie mówi o tym, że ona jest moja i ja ją chcę. I co więcej, ty też jesteś zainteresowana tym osobnikiem, i też, jeśli będzie ku temu stosowna okazja, jesteś w stanie powiedzieć: tak, on jest mój, ja go chcę. Co więcej, co do siebie przyciągasz? Wolność. Wolność, wolność, wolność. Już gdzieś tam dawno urodziło się w tobie poczucie, że chcesz być niezależna. Czy to własny biznes, czy to w relacjach ogólnie, prawda? I dokładnie to ci się udaje. Dokładnie to ci się udaje. Na każdym kroku dostajesz znaki, na każdym kroku dostajesz informacje że gdy idziesz ścieżką swojej niezależności jesteś najbardziej zadowolona z tego co jest. Przyciągasz do siebie jakieś nowe okazje, gdzieś gdzie będziesz miała wrażenie, że stoisz przed decyzją. Ha. I tutaj mamy jakieś płakanie nad rozlanym mlekiem, ak, przejmowanie się czymś co nie istnieje. A w tej sytuacji będzie potrzeba zrobienia dobrego planu i upartości, po prostu. Nie ma zgajenia się, tylko upartości. Szczególnie się nie przejmuj, gdy rzeczy nie idą tak szybko, jak ty byś chciała. Czas to jest iluzja każdy z nas inaczej odczuwa czas. To są wszystko procesy, zdarzenia, akcje i reakcje, które na siebie wpływają. Czas nie ma nic do tego. Natomiast Najlepszym, najlepszym receptą dla Ciebie będzie w sytuacjach, kiedy masz wrażenie, że nic się nie dzieje, jak coś zaczniesz po prostu robić. Coś, co uznajesz, że jest z korzyścią dla Ciebie. Dalej. Te czasy takiego niezadowolenia, smutku i depresji bardzo łatwo pokonasz samotną medytacją, spędzaniem czasu wśród swoich zwierząt, przyjaciół, w lesie, I przede wszystkim, kiedy zostajesz zepchnięta do takiej izolacji samotności, to nie jest po to, żebyś ty zdała sobie sprawę z tego, że jesteś sama. To jest właśnie po to, żebyś się uzdrowiła, żebyś wzrosła, żebyś się poczuła lepiej. Także nie, nie wierz w to kłamstwo, kochanie. Buźka pa. Mua.